Witamy po przerwie na ostatnim elemencie programu tego dwudniowego wydarzenia. I elementem programu, który poczułem się ostatnim elementem. Nasze refleksje z wczoraj. Nie, właśnie chciałam powiedzieć, że to był ważny element, który zamknie, był taki film kiedyś. Te wszystkie rozważania jest wykład Wiesława Bartkowskiego, bez którego projekt, w ramach którego w ogóle organizujemy to wydarzenie, nigdy by się nie wydarzył. Dlatego jest to niezmiernie dla nas ważne, że jesteś z nami dzisiaj i że właśnie twój wykład domyka te nasze rozważania, ponieważ gdyby nie nasza współpraca z tobą, nigdy nie moglibyśmy zrealizować projektu, w ramach którego w ogóle się tutaj spotykamy. Więc zarówno dzięki wielkie za to, że zgodziłeś się wystąpić dzisiaj na tym wydarzeniu, jak i za całe doświadczenie naszej współpracy, która jeszcze się nie kończy, a wręcz przeciwnie. Więc cieszymy się bardzo ze wszystkiego, co udało nam się razem zrobić i teraz będzie to okazja dla wszystkich, którzy nas słuchają i będą później słuchali nagrań, żeby też dowiedzieć się więcej o tym, jaki z twojej perspektywy jest background takiego podejścia w ogóle do myślenia o technologiach. Więc nie przedłużając, daję ci głos. Ja dziękuję, Aleksandro. Przeceniasz troszkę. Bez mojego wkładu też by się wydarzyło, ale mam nadzieję, że trochę dodałem od siebie. No i tak pomyślałem, że powiem po prostu o mojej filozofii, żeby lepiej zrozumieć, co włożyłem, a co chciałbym jeszcze włożyć w wasz projekt. I serdecznie dziękuję za zaproszenie, bo bardzo sobie cenię ten projekt i to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, która ostatnio mi się wydarza. Tylko jeszcze muszę włączyć jakąś prezentację, żeby to pokazać. O, tu jest owa prezentacja. No dobrze. I jeszcze jedna operacja, wyszerować ekran. No dobrze. Rozumiem, że wszystko widać. Proszę o potwierdzenie z reżyserki. Wszystko okej. Okay. Widać. Super, więc tak pomyślałem, że po prostu opowiem o swoim manifestie, który już kilka lat temu powstał w 2016 roku przy okazji takiej wystawy, na której miałem wytłumaczyć, czym właściwie ja się zajmuję. Więc stwierdziłem, że to ciężko tak powiedzieć, czym się zajmuję. Najlepiej zrobić wystawę i niech każdy zobaczy po prostu. Na tej wystawie zebrałem pracę moich byłych studentów, ale też obecnych, ale też różnych współpracowników, osób, ale też osób ze świata, które cenię i których prace wpisują się w to, co postaram się w tym manifestie opowiedzieć, więc może przejdę do manifestu. Manifest zatytułowałem Materia kodu. I to trochę jest taka pokrętna nazwa, bo z jednej strony kod, ale tutaj mam na myśli kod komputerowy, kod źródłowy programu, bo zazwyczaj program pisze się w jakimś języku i powstaje jakiś kod, na który można popatrzeć. I to jest rodzaj materiału, w którym ja pracuję, ale to jest pewien rodzaj dualizmu, bo z jednej strony mamy ideę, z drugiej strony mamy materię i wydaje się, że to jest taki podział twardy, a okazuje się, że w tym, co ja robię, mieszam te dwa światy, czyli z jednej strony świat materii, a z drugiej strony świat idei, który reprezentuje kod, czyli dla mnie jest bardzo ważne, żeby w efekcie działania tego kodu, który traktuję jak materiał, powstało coś, co ma materialną manifestację, czyli te rzeczy, które ja tworzę i które podobną twórczość pokazywałem na wystawie, to są rzeczy, które nie kończą się w świecie wirtualnym, nie kończą się za szybą ekranu takiego czy innego, ale realnie istnieją w świecie. Nawet zauważyłem ostatnio, że przez to zamieszanie, że mamy jakieś światy wirtualne, virtual reality, a nawet nowa mowa noblowska mi teraz zabrzmiała, czy augmented reality, żeby tak podkreślić, że są jeszcze jakieś inne reality, to powstał nowy termin RR, czyli real reality. Więc ja się zajmuję w tej kategoryzacji czymś, co można nazwać real reality. I żeby dłużej nie mówić tak teoretycznie, to może na przykładach, bo to będzie łatwiej zrozumieć. To jest jeden z projektów naszej absolwentki Klementyny Jankiewicz. To jest właśnie taka realizacja i marzenie. Ona marzyła o tym, żeby zrobić rodzaj ulicznego graffiti,
ale zafascynowana naszym podejściem do wykorzystania technologii w przecięciu z człowiekiem, społeczeństwem, pomyślała, że użyje jakoś tej technologii, tej materii, kodu, w tym graffiti, więc chciała zrobić takie stado elektronicznych śmieci, które podobnie jak graficiarz będzie zawłaszczało pewien fragment przestrzeni publicznej, a ponieważ to jest stado elektronicznych śmieci, one są nie pasywne, tylko aktywne, czyli mogą też zaczepiać tych przechodniów, ale trochę działają jak stado. I w tych eksperymentach okazało się, że z tego wszystkiego najciekawsza jest ta stadność. I w konsekwencji nie tyle powstało graffiti, co instrument muzyczny. I to jest bardzo ciekawe, bo zazwyczaj te prace tak kończą, że to jest skutek przypadkowego błądzenia i eksploracji i na końcu powstaje coś, czego w ogóle nie planowaliśmy na początku. I to jest taki instrument muzyczny, który właściwie żywi się w pewnym sensie ludzkim głosem. My możemy coś do tego instrumentu powiedzieć, zaśpiewać. On rozkłada ludzki głos na pojedyncze częstotliwości i każda kula w tym stadzie potem stara się odtworzyć jedną z tych wielu częstotliwości pojedynczą, ale ponieważ jest stado, jest tych kul wiele, gdzieś w przestrzeni te pojedyncze piski składają się z powrotem w nasz głos. I to jest niezwykłe doświadczenie, bo jakby słyszymy taki elektroniczny chór, urban echo, które gdzieś przetwarza to, co ludzkie, na to, co technologiczne. Ale to, co odróżnia ten projekt od takich, no możemy sobie, okej, zrobimy jakąś aplikację na telefon, która zrobiłaby to samo, prawda? Która by, nie wiem, jakoś syntezowała ludzki głos przez jakieś filtry przełożone, ale to jest zupełnie inny rodzaj doświadczenia. Materia kodu daje nam możliwość stworzenia obiektów, które naprawdę istnieją i których obecność możemy poczuć. Ja elementarnie do tego stopnia się poznałem, że nawet własne obwody elektroniczne zaprojektowała. Zresztą ona nie potrafiła ani kodować, ani robić obwodów elektronicznych, jak przyszła na studia, tego może się w rok nauczyć. I w tej materii zacząć się wyrażać. Więc stworzyła, tak wygląda to stado w jej ogrodzie. Potem stado zagrało w teatrze, dostało rolę obcego, który był rodzajem elektronicznego bytu. Nawet reżyserka, która ten spektakl przygotowała, nazwała to sztuczną inteligencją. Teraz jest taka moda, żeby wszystko nazwać sztuczną inteligencją. Więc zagrało rolę sztucznej inteligencji. Więc podsumowując, czym ta materia kodu jest, to jest taki rodzaj połączenia tych trzech rzeczy i to nie jest taka prosta suma, czyli to nie jest tak, że jak połączymy trzy rzeczy, to tak lubię na zupie pomidorowej to tłumaczyć. Jak gotujemy zupę pomidorową, no to łączymy jakieś składniki i na końcu nie mamy czegoś, co jest smakiem poszczególnych składników, ale coś, co jest zupą pomidorową. Więc tym rodzajem zupy pomidorowej, którą jest materia kodu, którą my się zajmujemy, no tą zupę gotuje się z kodu, elektroniki i fabrykacji cyfrowej. I to połączenie daje nowy rodzaj materiału, który ma unikalne właściwości i te właściwości eksplorujemy i wskutek tej eksploracji tworzymy obiekty, instalacje. Czasami tworzymy magię, no bo technologia odpowiednio ukryta lub zaawansowana jest nieodróżnialna od magii, jak powiedział kiedyś Sickler. Czyli to jest to nasza zupa, tak? Czyli maszyny, które są sterowane kodem, które pomagają nam zamienić materiał w jakiś obiekt, działają w tej przestrzeni fizycznej, ale też elektronika, która pozwala ten abstrakcyjny kod połączyć z materiałem i sprawiać, że materia ożywa i zachowuje się w sposób, który często przeczy prawom fizyki, zachowuje się w sposób, który wcześniej w naszym doświadczeniu nie występował, dlatego te prace są tak silnie oddziałujące i angażujące, bo one wymykają się naszemu codziennemu doświadczeniu, ponieważ to jest materiał, który pozwala zrobić rzeczy nieosiągalne inną drogą. Czyli podsumowując, ma rodzaj emergentnych właściwości, które czynią, że to proste połączenie tych składników jest czymś więcej na skutek tego połączenia, jest właśnie rodzajem unikalnego doświadczenia, nieosiągalnego za pomocą innych materiałów i żeby tak mocno pokazać, co można osiągnąć stosując materię kodu, to jest taki projekt, którym to w pierwszej chwili wstrząsnął i nawet wydawało mi się, że to jest rodzaj nadużycia, ale jego autor Michał Sęk przekonał mnie, że jest inaczej, ponieważ swoją pracą spełnił wolę rodzin, których najbliżsi zginęli w
podczas zawalenia się wież World Trade Center i zginęli w takich okolicznościach, że właściwie nie mieli szansy pożegnać się z najbliższymi. Jedyne, co zdążyli zrobić, to nagrać na automatyczną sekretarkę i rodziny dopiero usłyszały głos, jak już ich bliscy odeszli, więc to było bardzo traumatyczne przeżycie również z tego powodu, że się spóźnili i na skutek tej traumy postanowili upublicznić te nagrania z taką prośbą, żeby były jak najczęściej odtwarzane, bo każde takie odtworzenie jest jakby przywróceniem pamięci tym osobom, tym najbliższym. To jest dla nich jakby taki ważny głos, który będzie rozbrzmiewał, dopóki trwa internet, dopóki możemy odtwarzać nagrania audio. Ale Michał zrobił coś więcej. Dzięki materii kodu stworzył z tego dzieła wizualne, ale przełamał jednocześnie barierę dzieła wizualnego, no bo dzieło wizualne, zresztą to nietypowe dzieło wizualne, bo ono stworzone jest tym głosem. Czyli zrobił z sześciu nagrań serię sześciu obrazów, które są rodzajem symbolicznych, zarysów takich symbolicznych wież World Trade Center, ale każdy z tych obrazów jest narysowany za pomocą głosu tej konkretnej osoby, więc jest unikalny. To sześć obrazów jest niepowtarzalny, każdy jest podobny, ale każdy jest inny, tak jak unikalny jest ludzki głos, ale zrobił coś więcej. Zrobił jeszcze to, że jak zbliżymy się do tego wizualnego dzieła, to przemawia do nas z tego dzieła głos osoby, której głosem ten obraz był namalowany. Czyli w pewnym sensie zbliżamy się do tragedii, musimy bardzo się zbliżyć do tego dzieła wizualnego i wtedy słyszymy głos tej osoby. Jednocześnie spełniamy wolę rodziny, odtwarzając ten głos poprzez zbliżenie się do tego dzieła. Więc to jest możliwe dzięki materii kodu, możliwe osiągnięcie tego rodzaju doświadczenia, którego bez materii kodu nie dałoby się zrobić. No dla mnie to była bardzo ważna praca i ona pokazuje, jak można te rzeczy wykorzystać. Czyli z jednej strony powstaje kawałek kodu komputerowego algorytmu, który zamienia głos w obraz, symboliczny obraz w tym wypadku, który jest potem za pomocą sitodruku odtwarzany w coś materialnego, ale dzięki elektronice ta farba obrazu, która przewodzi prąd, ma dodatek srebra, staje się rodzajem czujnika, który sprawia, że jeśli zbliżymy się do tego obrazu, to on do nas przemawia. I tak działa materia kodu. I właściwie działając z materią kodu, ja odkryłem, że ja w pewnym sensie staram się odwrócić pewien destrukcyjny proces, który wywołał wszędobylskie ekrany. Czyli to, co robimy, używając materii kodu, to staramy się pokazać, że można tworzyć rozwiązania oparte o współczesną cyfrową technologię bez ekranu. To nie jest tak, że to jest synonim, że jeśli coś jest technologiczne, cyfrowe,
i nowomedialny, to musi mieć ekran. Ekrany zrobiły wiele, wiele złego w naszym świecie. Dystansują nas od środowiska, które ukształtowało nasz sposób bycia w świecie w drodze ewolucji i ten taki delikatny układ, w którym my jesteśmy, czyli pewne połączenie ciała i umysłu w interakcji ze środowiskiem zostaje teraz zaburzone na skutek tego, że nasze życie coraz bardziej odbywa się w środowisku zapośredniczonym poprzez ekran, a nie w środowisku tym, które zostało ukształtowane na drodze ewolucji, do którego my zostaliśmy stworzeni. To nie jest ludzki świat, ten świat malowanych pikseli, z którym kontaktujemy się poprzez szklaną, zimną, płaską powierzchnię, to nie jest świat stworzony dla człowieka, więc w pewnym sensie materia kodu to też jest wołanie o to, żebyśmy przestali mylić mapę z terytorium. Ten świat malowanych pikseli to jest świat symboliczny. To jest mapa, to nie jest świat, w którym my żyjemy. To nie jest terytorium. To, co widzimy na ekranie, to jest tylko pewnego rodzaju złudzenie i symboliczna reprezentacja świata, a zaczynamy mylić ten świat z miejscem, w którym my żyjemy. I tutaj polecam wszystkie książki właściwie Nicolasa Cara, żeby bardziej przybliżyć, dlaczego to jest ważne i dlaczego my w tą stronę idziemy, żeby w pewnym sensie odwracać ten proces i pokazywać inne możliwości działania. Ja w to się nie będę zagłębiał, bo nie mam czasu, ale polecam. Szczególnie Szklana pułapka, czy wcześniejsza książka jego Płytki umysł, co internet robi z naszym umysłem. No to są niezwykłe rzeczy, w tym sensie, że niezwykłe, że nie spodziewalibyśmy się tak daleko idących powiązań, jak na przykład to, jak GPS może doprowadzić do wcześniejszego Alzheimera albo zaburzeń osobowości. To na w ogóle na osobny wykład. Są badania, które pokazują takie zależności. Więc mi się marzy, żeby ten świat technologii nie oddalał nas od tego świata, zresztą nie bez powodu nadaję z pracowni ceramicznej, w której nieraz miałem okazję ubrudzić sobie ręce w glinie. I to jest właśnie nasz świat, bogaty, zmysłowy, pełen dotyku, pełen emocji związanych z eksplorowaniem tego świata, takich emocji płynących też z ciała, nie tylko z percepcji symbolicznej i kolorowych obrazków na ekranie. To jest zupełnie inny świat i to nie jest tak, że musimy, mówiąc, to tutaj użyję tego słowa, chociaż nie wiem, co ono znaczy, innowacja, idąc za innowacją, wyzbyć się takiego świata, bo to jest, prawda, taki, on nie jest taki sterylny, można się pobrudzić, to nie jest taki świat, prawda, w którym w przyszłości powinniśmy żyć, bo to jest świat przeszłości. To jest nieprawda, to jest świat, w którym my czujemy się najlepiej i wcale nie musimy go oddawać, tworząc współczesne rozwiązania technologiczne. To można zrobić inaczej. Można dzięki temu, że materia kodu pozwala mieszać bity i atomy, czyli z jednej strony dalej działamy w tej przestrzeni cyfrowej, czyli przestrzeni bitów, przestrzeni informacji, ale ona ściśle powiązana z przestrzenią fizyczną, wręcz jest nierozerwalnie powiązana z materią, czyli to, co cyfrowe jest jednocześnie materialne, a to, co materialne jest jednocześnie cyfrowe. I ten sposób myślenia doprowadza nas zupełnie w inne miejsce niż myślenie, że musimy się poddać i zamknąć wszystko za szklaną szybą. W szczególności bardzo podziwiam pracę zespołu Hiroshi Ishii z MIT Media Labu, którzy od dawna rozwijają taką ideę Radical Atoms. To jest jeden z przykładów, jak ta idea może się manifestować. To jest transform, rodzaj eksperymentu właśnie z bitami i atomami, czyli taka przestrzeń, która dostosowuje się właściwie fizycznie się dostosowuje do naszych chwilowych potrzeb. Czyli ona, tam widzieliśmy tą miskę, która jak dwa owoce, to robiła się większa, jak jedna robiła się mniejsza. Ta przestrzeń może być stanowiskiem pracy, pamiętaj, jak co ustawiamy na biurku i gdzie chcemy to położyć, więc ta przestrzeń się formuje. Zresztą najbardziej lubię chyba te prace, to są takie najmniej praktyczne rzeczy, na przykład wizualizacja muzyki, prawda? Fizyczna wizualizacja dźwięku, czy po prostu stolik karciany, który trochę robi sobie, dodaje nam humoru do gry.
To jest zupełnie coś innego niż to samo, prawda, na ekranie. No to chyba niewiele trzeba mówić. To oczywiście to nie jest jakaś manipulacja i postprodukcja i efekty komputerowe 3D. Znaczy dotykałem tego stołu, bawiłem się nim, robiłem też eksperymenty, doświadczałem, jak on działa i faktycznie to naprawdę istnieje. To nie jest żadna wizualizacja. Tak też można, oczywiście tutaj ten telefon w roli głównej, no to znak naszych czasów, no ale dostać takie prawdziwe serduszko, a nie tylko za ekranem, to jest różnica. No i do tego jest bardzo mocne podłoże teoretyczne. To się nazywa ucieleśnionym projektowaniem interakcji, embodied interaction design, czyli wychodzimy od takiej teorii, że nasze poznanie jest ucieleśnione, że to nie jest tak, że my mamy sobie jakiś tam mózg, który teraz oczywiście najczęściej porównywany jest do komputera, który przetwarza informacje, no nic takiego się nie dzieje. To nie jest tak, że mamy jakiś mózg i ciało, prawda, które nosi sobie ten mózg z miejsca na miejsce, żeby on mógł sobie doświadczać tej rzeczywistości. Ciało jest tylko takim, prawda, samochodem, można powiedzieć, a mózg jest kierowcą. No nic bardziej mylnego. Ucieleśnione poznanie pokazuje nam ta perspektywa, że ciało i mózg to jest właściwie jedno, że właśnie nie ma takiej granicy, gdzie się zaczyna ciało, a kończy się mózg, bo w pewnym sensie całym sobą jesteśmy, w tej teorii mówi się, systemem poznawczym, tak nieładnie, tak? Czyli doświadczamy rzeczywistości, mówiąc ładniejszymi słowami, całym sobą, nie mózgiem. Jeśli projektujemy rzeczy z myślą właśnie o tym, że ludzie są cieleśni, wbrew oczywiście różnym transhumanistom, którzy już by nas widzieli w innym substrakcie, bo przecież jak przeniesiemy naszą świadomość do komputera, to będziemy żyć wiecznie i nigdy się nie zestarzejemy. No oczywiście kolejna mrzonka, bo nie jesteśmy komputerami po prostu, jesteśmy cieleśni. Więc jeśli o tym nie zapominamy, projektując świat wokół nas, świat technologii również, to ten świat może być światem, w którym nam się będzie chciało żyć, w przeciwieństwie do świata, w którym zapominamy o tym, że mamy ciało i gdzieś wyrzucamy do śmieci te tysiące, miliony lat ewolucji, które nas stworzyły, mówiąc, że od teraz będziemy sobie po prostu żyć w komputerze. I samo to w ogóle zmiana tej perspektywy powoduje, że my bardziej myślimy o projektowaniu dla zmysłów, z którymi się łączą emocje, co dla mnie jest szczególnie ważne, również tu w projektach dla fundacji, kontekst społeczny wtedy się pojawia. Natomiast jeśli projektujemy gdzieś tam za tymi szklanymi szybkami, w interfejsach graficznych tak zwanych, czyli malowanymi pikselami tworzymy rzeczywistość wirtualną, to wtedy musimy odwołać się do logiki, do języka, do operacji symbolicznych. Nasz mózg do tego nie jest stworzony. No to jest jedno doświadczenie pokazywało, że myślenie mózgiem, to tak jak nawet jak całe ciało zaangażujemy, to jest trochę łatwiej, ale myślenie mózgiem, tak byśmy się mieli nie ruszać i pomyśleć tylko mózgiem, to jest jak robienie wyrafinowanej biżuterii za pomocą młotka. Czy jeśli ktoś z was ma takie poczucie, że strasznie ciężko mu się myśli, szczególnie jak ma logicznie pomyśleć albo symbolicznie coś przetworzyć, znaczy, że ma zdrowy mózg. Po prostu myślenie, mózg nie jest tym organem, co trzeba. Za to mózg świetnie rozpoznaje kontekst społeczny, świetnie sobie radzi z emocjami i z doświadczaniem rzeczywistości w taki ucieleśniony sposób. To jest to, co mózg uwielbia. Jeśli takie doświadczenie właśnie mózg, bo po prostu nasze całe ciało potrafimy stworzyć, to jest to zupełnie inny rodzaj doświadczenia. I znowu, żeby nie być gołosłownym, praca na upamiętnienie rocznicy zakończenia I wojny światowej, Tower of London. I oczywiście pada liczba, 883 tysiące żołnierzy zginęło w tej wojnie, prawda? No prawie milion. Jak słyszymy taką liczbę, to dla nas nic nie znaczy. Po prostu nasz mózg nie działa symbolicznie, bo samym mózgiem nie myślimy, myślimy całym ciałem i doświadczamy całym ciałem. Tak jak mówiłem, to jest nierozerwalne. Jeśli zanurzymy się w tej tragedii w ten sposób, jak tutaj artysta zaproponował, czyli każdy poległy żołnierz jest symbolizowany przez jeden ceramiczny mak. Jak przejdziemy się wśród tego pola
po horyzont ogromnego pola maków, to my całym sobą, wędrując wśród tych kwiatów, czujemy ogrom tej tragedii. Czujemy. Nie symbolicznie, ale naprawdę tego doświadczamy i wtedy jesteśmy w stanie, jakby, no, to jest już wtedy nasze doświadczenie. To nie jest symboliczna informacja, liczba, której w ogóle nie czujemy, z którą nie możemy wejść w relację, która nic dla nas nie znaczy. Tutaj możemy poczuć całym sobą, czyli w pewnym sensie być w jakiejś relacji, ważnej relacji do tego wydarzenia, bo czujemy po prostu jego ogrom. Tak? To jest zanurzenie się, a nie... I można powiedzieć, że można sobie tak wśród takich maków wirtualnych powędrować, przecież można w wirtualnej rzeczywistości zrobić takie maki. No nie, to nie jest to samo. Jakoś jest tak, że to nasze ciało jest ważne i jeśli tylko założymy gogle i będziemy oszukiwać nasze ciało, to nie jest ten sam rodzaj doświadczenia. I może właśnie dlatego tak jest, tutaj mnóstwo prac i badań już ponad 15 lat czy więcej, Antonio Damasio, szczególnie cenię go za te odkrycia pokazujące, że emocje są racjonalne, ale to w ogóle osobny wykład, tak, emocje są racjonalne, dzięki emocjom jesteśmy w stanie podejmować lepsze decyzje, niż gdybyśmy emocji nie mieli, to tak dla tych, którzy się lubią emocjonować. Ale jeszcze w swojej ostatniej książce Damasio zebrał swoje badania na temat tego w ogóle, co to jest homeostaza i jaką rolę w ogóle nasza cielesność pełni w utrzymaniu homeostazy, czy utrzymaniu nas przy życiu, no bo bez ciała nie moglibyśmy żyć. I tam wyraźnie widać w tych jego badaniach, że to jest bzdura, że my nie jesteśmy algorytmami, nie wierzcie w to, nie jesteśmy jak komputery. I może tak jest, że no, po prostu każdy czas ma swoje metafory. Nie wiem, czy wiecie, że w czasach maszyny parowej, kiedy to była najbardziej zaawansowana technologia i wszyscy się niezwykle zachwycali i ekscytowali, to porównywano mózg i sposób w ogóle ludzkiego myślenia do maszyny parowej, że mózg jest jak maszyna parowa, że tam są różne takie zawory, że tam są ciśnienia, one się przemieszczają z miejsca na miejsce, tu ciśnienie rośnie, tam zawór się otwiera, maleje i tak dalej. Nawet choroby w ten sposób leczono, że upuszczano ciśnienie pacjentowi, nawiercając dziurę w czaszce, idąc za tą metaforą silnika parowego, więc nie dajmy się oszukać, że jesteśmy komputerami, bo jeszcze ktoś wymyśli jakąś terapię, która będzie równie skuteczna jak wiercenie dziury w czaszce. Więc nie jesteśmy, zapewniam, komputerami i nie działamy algorytmicznie. To jest zupełnie coś innego. Jesteśmy cieleśni przede wszystkim. I zresztą jest szereg eksperymentów, ten ostatnio trochę był replikowany i nie zawsze wychodził z tego, co słyszałem od moich studentów, ale to swego czasu był mocny eksperyment i on prawie zawsze wychodzi, tylko trzeba go dobrze przeprowadzić. On polegał na tym, że wkłada się ołówek w usta badanego w taki sposób, żeby miał dzióbek taki napięty jak do uśmiechu albo taki, jak się odwrotnie włoży ołówek, jak przy smutnej, zatroskanej twarzy. No i z takim ołówkiem w zębach pokazywano kreskówki w tym oryginalnym eksperymencie, a studenci powtarzają to na bardzo różnych przykładach, na przykład oceniać różne fakty na temat rzeczywistości, jak wypełniając jakieś ankiety. I to przynajmniej moim studentom zawsze wychodziło dosyć mocno, istotne statystycznie, jak to się mówi w psychologii, że osoby, które miały włożony w taki sposób ołówek, że napięte były te mięśnie, które odpowiadają za uśmiechanie się, dużo, dużo pozytywniej oceniali rzeczywistość. Czyli w pewnym sensie, tutaj znowu się pokazuje ta nasza cielesność, tak, skoro mózg i ciało to jest jedno, czy nasz jest jeden system poznawczy, to jak coś robimy z ciałem, no to cały stan systemu się powinien zmienić. No i tak jest, że jak napinamy te mięśnie, które decydują o uśmiechu i napinamy je odpowiednio długo, to w końcu zaczynamy czuć się lepiej po prostu pozytywnie. Czyli w pewnym sensie podsumowując, to ta materia kodu, no to jest też taka próba obejścia tej bariery, z którą stawiają nam ekrany, czyli otwarcie na takie doświadczanie rzeczywistości, które dla nas znowu w drodze ewolucji jest najbardziej, jakby to powiedzieć, no, najbardziej naturalne, chyba to słowo się ciśnie na usta, cokolwiek znaczy naturalne, czyli my doświadczamy świata w sposób aktywny, a nie pasywny, czyli wykonujemy rodzaj eksperymentów, ciągle
coś w tym świecie próbujemy zrobić i patrzymy, jaki będzie efekt tej naszej akcji, ale ten efekt jesteśmy w stanie w pełni doświadczyć, jeśli my cieleśnie doświadczamy tej sytuacji, jeśli potrafimy się w nią zanurzyć, czyli pokonać tą barierę ekranu, być tam naprawdę. Nawet w takich komercyjnych zastosowaniach, tutaj jeden z studentów z Eindhoven zrobił taki eksperyment, czy można jakoś inaczej zaprojektować automat z napojami. No i zrobił taką maszynę, która no właśnie wykorzystuje to podejście ucieleśnionego projektowania interakcji i ona całym sobą zachęca nas do interakcji. Czyli przechodzimy, te puszki zaczynają tańczyć, reagują na nasz ruch, reagują na nasze gesty. No to jest zupełnie inny rodzaj doświadczenia z maszyną w tym wypadku, doświadczania interakcji z maszyną niż takie symboliczne przetwarzanie. Bo jeśli maszyna nas prosi o wpisanie jakiegoś kodu, produktu, no to musimy odwołać do symbolicznego przetwarzania. No i to z różnych powodów, już nie mówiąc o tym, że się możemy pomylić wpisując ten kod, jest nieprzyjemne doświadczenie, bo ta część, która boli w naszym mózgu, czyli próba przetwarzania symbolicznego musi być uruchomiona. Jeżeli po prostu gestykulujemy i swoim ciałem wchodzimy w interakcję z cielesnym obiektem tego automatu, czyli ciało i ciało, taniec w pewnym sensie, taki rodzaj tańca można powiedzieć, to jest to doświadczenie zupełnie inne. No i żeby to było możliwe, to też konieczne jest przełamanie takiej bariery pomiędzy właściwie dyscyplinami, można powiedzieć, czyli gdzieś przenikanie się pomiędzy technologią, sztuką, designem i nauką. I ta materia kodu właśnie trudno zdefiniować, w której z tych dyscyplin ona jest. Ona jest po trochu każdą z tych rzeczy i żadną z tych rzeczy. Dlatego też strasznie trudno zdefiniować, bo ludzie zawsze lubią tak zaszufladkować. A to, co robisz, to jest technologia? Nie. A to jest sztuka? No nie. To jest design? No nie. To jest nauka? No też nie. No i tutaj przykład, świetny przykład pracy pana generatora, takiej grupy nowomedialnej, która też w materii kodu robi, że tak powiem, nawet razem prowadzimy studia pewnego czasu, za pomocą takich piramidek, które reagują na światło, ale ponieważ reagują na światło, no to inna piramidka też się zapala, bo reaguje na światło i powstaje taki ciąg, prawda, takich oddziaływań światło na światło, a właściwie na końcu nie wiemy, co się stanie, bo to, co się stanie, zależy od tego, jak widzowie ułożą te piramidki. Czyli tutaj twórca tworzy taką otwartą architekturę, można powiedzieć, rodzaj platformy, poprzez którą widzowie mogą się wyrazić. To jest 2014 rok, Festiwal Przemiany Centrum Nauki Kopernik, hasło przewodnie Power to the People. I dokładnie o to chodzi. Czyli chodzi o to, żeby ta technologia wzmacniała ludzi, dawała im poczucie siły, kontroli, sprawczości, a nie odbierała im właśnie te cechy, co dzieje się z większością współczesnych technologii ekranowych za sprawą różnego rodzaju mediów, tudzież społecznościowych między innymi. Ale to, co jest też ważne w tym, że dzięki takiej instalacji można też doświadczyć bardzo i właściwie na własnej skórze zrozumieć takie zjawisko, które w fizyce statystycznej nazywane jest emergencją, które bardzo trudno jest wytłumaczyć, można trudne wzory pisać, a emergencja to po prostu jest tyle, że proste oddziaływanie między pojedynczymi elementami bardzo dużego systemu może na poziomie całego systemu doprowadzić do bardzo złożonych zachowań. No i piramidka świeci, następna świeci, ale jak mamy tych piramidek 400 albo więcej, to trudno powiedzieć, jaki powstanie wzór światła, kiedy te piramidki wprawimy w ruch, bo to zależy od tylu czynników, że nie da się tego zupełnie przewidzieć. I co więcej, to też może działać w skali architektonicznej, czyli może zmieniać percepcję przestrzeni, w której my się poruszamy, może zmieniać też nasze odczuwanie tej przestrzeni, nasze emocje związane z tą przestrzenią. Że taka jedna z takich dobrych prac, która to pokazuje, to ten diffusion hur. To jest taka kinetyczna rzeźba, można powiedzieć, która no, zajmuje kilka pięter budynku, a powstała z taką myślą, żeby opowiedzieć o tym, jak działa ta organizacja. Ona nie ma stałej struktury, jest oddolnie ta struktura powstaje. To są samoorganizujące się zespoły. No i chcieli pokazać właśnie, jak ta organizacja żyje poprzez tą rzeźbę. Czyli tutaj te parasolki otwierają się wtedy, kiedy koło parasolki przelatuje ptak.
ale ten ptak jest symulacją komputerową, czyli powstał kawałek kodu, który symuluje stado ptaków i ta symulacja stada ptaków jest zaklęta w ruchu tych parasolek. Czyli to jest taka sama, ptaki się samoorganizują, tam nie masz szefa, który mówi teraz stado leci tam, teraz leci tu. To też jest emergentne zjawisko, zresztą już wytłumaczone, że każdy ptak z grubsza podąża w tym kierunku, co najbliżsi jego kumple. Druga reguła stara się tych kumpli nie stracić z oka i trzecia nie wpadać na innych. I te trzy reguły doprowadzają do tego, że stado ptaków zachowuje się w niezwykły, bardzo złożony sposób. Może się bronić, może zapędzać muszki tak, żeby łatwiej było je zjeść. No i też tworzy przepiękne wzory, które możemy obserwować na niebie. No i tak samo się dzieje tutaj. I to zmienia percepcję przestrzeni w tym sensie, że ludzie, którzy są w tej przestrzeni, wpatrują się w taką instalację i czują się zrelaksowani. Bo ona sprawia, że czujemy taki rodzaj obcowania z naturą, która jest zaklęta w tym obiekcie, który się zachowuje, no tak jak fale, możemy stać sobie nad brzegiem morza i obserwować fale. I to się nam nigdy nie znudzi, bo każda fala jest niby taką samą falą, ale każda jest trochę inna. I tu jest podobny efekt zaklęty w tej strukturze dzięki zastosowaniu materii kodu. Czy projekty Artplus.comu, które też działają w dużej skali, to jest 200 metrów zagospodarowane w terminalu 5 w Szanghaju i w Singapurze to akurat powstało. No i to jest taka organiczna struktura też, która dzięki kodowi powstała i kodem jest napędzana i sprawia, że ludzie potrafią odłożyć ten nieszczęsny telefon i się gapić po prostu. Tyle dobrego, że na chwilę od tego ekranu siadę. No ale to też przestrzeń zupełnie inaczej jest odbierana. To jest też niezwykle ważne. Czyli taka kinetyczna architektura, można powiedzieć. No ale idąc dalej tym tropem, to daje znacznie większe możliwości niż uprzyjemnianie spędzenia czasu w budynkach czy bycie rodzajem architektury. To pozwala tworzyć opowieści, które niezwykle nas angażują. Wciągają nas w zupełnie inny sposób niż taka opowieść, czy się nic z książką nie wygra, bo to nasza wyobraźnia działa, ale jeśli już używamy technologii, to możemy je użyć dużo sprytniej niż po prostu zrobić kolejny wideomapping? No nie. To sami zobaczcie, jak można opowiedzieć historię przy pomocy materii kodu inaczej, angażując po prostu całe nasze ciało w tą opowieść. To znowu praca pana generatora. Miara pokoju to jest instalacja zrobiona na rocznicę powstania warszawskiego, chyba 61. No właśnie. No niezwykły wymiar symboliczny, bo co prawda symbole, czyli cyfry, no ale te cyfry usypują się na naszych oczach z łusek, które są bardzo silnie emocjonalnie nacechowane. No i to jest w tym sensie niezwykłe doświadczenie, że my czujemy zapach tych metalowych łusek osuwających się po tej metalowej tafli, czujemy na ciele wibracje, wreszcie obcujemy z tym obiektem, jakby czujemy, że możemy go dotknąć, że on tutaj jest z nami i wciąga nas w tą historię, że on tu naprawdę istnieje. I to naprawdę wow, to jest niezapomniane wrażenie. Tego, czyli ktoś mu powiedział, że taniej wyjdzie, jak zrobimy takie modele 3D tych łusek, i zrobimy projekcję na ścianie takich opadających łusek. No uwierzcie mi, naprawdę to nie to samo. No i wreszcie bardzo ważna rzecz, jeśli my używamy takiego ucieleśnionego podejścia do projektowania technologii, to ta technologia staje się rodzajem aktora. Ona w pewnym sensie kinetycznie nas oddziałując i fizycznie funkcjonując w świecie, staje się rodzajem aktora, który moderuje zachowanie osób wokół, czyli właśnie staje się częścią społecznej sytuacji, czyli właśnie ten kontekst społeczny może być moderowany przez taki obiekt, co jest niezwykle ważne. Ten obiekt może zmienić kontekst społeczny. Tego nie da się osiągnąć pseudo społecznościami wirtualnymi. Tutaj tworzy się realny kontekst w realnym
miejscu z realnymi ludźmi, którzy zachowują się w określony sposób dzięki temu aktorowi. Tutaj raz mi się zdarzyło nawet bardzo konkretnie stworzyć aktora, dosłownie. Dostałem takie zadanie od Krzysztofa Garbaczewskiego we współpracy z Olą Wasilkowską, żeby stworzyć scenografię, która będzie aktorem. Powstała Czarna Wyspa, pod którą, tu jest Malinowski, Życie seksualne dzikich, pod którą żyją dzicy, ale ta wyspa jest jednym z aktorów. Ona gra z tymi aktorami. Ona reaguje na aktorów. Aktorzy się uczyli podczas prób grać z tym obiektem i traktowali go jako jednego z aktorów. Do tego stopnia, że Krzysztof w którymś momencie mnie poprosił, słuchaj, ogranicz trochę tą interakcję, bo oni się tak wciągają w grę z tą wyspą, że nie mogę za bardzo zapanować nad tą sytuacją. Dosłowna rzecz. Ale wyspa doczekała się swojej kolejnej odsłony, bo to już dawne czasy, no chyba w 2010 była premiera, a w 2020 jeszcze przed wybuchem, czy może końcówka 19, już nie pamiętam dokładnie, bo pandemia trochę miesza w czasie, była okazja jeszcze pokazać tą wyspę w Zachęcie i proszę zobaczyć, ona była w skali 1:1, odtworzona w jednej z tam z dużych sal w Zachęcie. Tak ludzie na tą wyspę reagowali. Czyli sprawiała ta wyspa, że ludzie się pod nią relaksowali, wchodząc w taki sposób wyciszonego kontaktu z tą, w sumie technologią, to jest skomplikowany byt, to jest struktura napędzana siłownikami, ma sensory, zmienia się pod wpływem kodu, czyli programu, który napisałem, żeby sterować tą wyspą. No ale to się dzieje z ludźmi w efekcie, tak? W efekcie ta technologia sprawia, że nawet tam zajęcia jogi się odbywały pod tą wyspą w którymś momencie. Tak świetnie można było się pod nią relaksować. No i niezwykła kolejna dla mnie rzecz ważna, to jest takie przypadkowe błądzenie, bo dla mnie ten błąd jest cudownym odkryciem. Ja w pewnym sensie nigdy nie popełniam błędów, bo jak popełniam błąd, to dopiero wtedy coś ciekawego zaczyna się dziać, bo często jest tak, ponieważ to wszystko jest tak złożone i tak nieprzewidywalne, że jeśli coś wyjdzie przypadkiem, co nie było zamierzone, czyli popełnimy błąd, to często ten błąd jest ciekawszy od tego, co tak faktycznie chcieliśmy zrobić. Więc to jest też taki sposób na odkrywanie poprzez błądzenie. I tutaj bardzo fajnie pokazuje to Emilka Nyka w swojej pracy, która próbując się nauczyć kodowania, co na początku bywa trudne, chciała jakoś zrobić plakat, który pokazywałby wysiłki jej męża, który jest ultramaratończykiem w postaci wizualnej, bo my tworzymy coś takiego jak plakaty generatywne, czyli kod może, tak jak w przypadku tego World Trade Center, wygenerować jakiś plakat, czyli to nie człowiek swoją ręką ten plakat tworzy, tylko człowiek tworzy pewien kod, który dopiero tworzy ten plakat. I może w oparciu o różne rzeczy ten kod oczywiście działać, może też w oparciu o nie tylko losowość, ale jakieś konkretne dane. W tym wypadku to były zapisy biegu, czyli bicie serca, pokonane wysokości, dystanse, kroki, przyspieszenia i tak dalej. Wszystko, co tam w czasie biegu da się zebrać. Ale ponieważ Emilka była jeszcze niewprawna w programowaniu, to zamiast zrobić taki porządny wykres, tutaj się wszystko zaczęło plątać i zawijać. I ona w tych plątaninie i zawijasach zobaczyła medal. I tak wpadłam przez przypadek, przez błąd w kodzie na pomysł, że przecież medal może być przez biegacza wybiegany. Czyli nasz trening, albo jak w tym wypadku złoty bieg ultramaratończyka podczas olimpiady, staje się, on przysłał dane ze swojego biegu i poprosił, żeby ten bieg stał się medalem. Taki medal, w którym po prostu widać jego wysiłek. Ten medal jest stworzony jego biegiem. Że jak to jest ciekawe, jak się bierze takie dane amatorów i zawodowców, to na oko widać po tym medalu, kto jest kim, bo te medale zupełnie są wizualnie w innych kategoriach. No i następna rzecz niezwykle ważna to dystans do siebie i do swojej pracy, czyli taki rodzaj humoru, ale humoru właśnie nie rozumianego jako dowcip, tylko taki humor, który jest rodzajem zdystansowania się do rzeczywistości, w tym siebie i swojej pracy. I tu wiedzie prym moim zdaniem Nicholas Roy. To jest jedna z jego prac, która świetnie ilustruje jego poczucie humoru i ogromny dystans do siebie i swojej twórczości. Chciał mieć trochę intymności w swojej pracowni, ma dużą witrynę wychodzącą na ulicę, więc jakoś nie wiem w jaki sposób wszedł posiadanie zasłonki z kuchni, która wisiała wcześniej w
kuchni jego babci, czyli chyba zakosił po prostu zasłonkę swojej babci, ale przykrótką. Więc zapisał kawałek kodu i stworzył system silników, które sterują tą zasłonką, tak że ona podąża za przechodniami i nie pozwala im zajrzeć. Prawda? Ale ta zwiewna zasłonka jakby... No, ruch tej zasłonki jest istotną częścią całego tego, jej fizyczność, prawda, ale powiązana z tą cyfrowością daje tak niezwykły efekt. I od Nicolasa Roya usłyszałem taka rzecz, która mi mocno utkwiła, bo on nazywa siebie projektantem rzeczy niepotrzebnych. Ja tak sobie pomyślałem, wow, no właśnie o to chodzi. Czy jeśli pozwolimy sobie na stworzenie czegoś niepotrzebnego, odważymy się w ogóle, bo to jest strasznie trudno się odważyć, bo wiele osób mówi, że to jest odważne, ale tak odważnych to jest niewielu tak naprawdę w społeczeństwie. Rozkład normalny rządzi. To ci odważni to dewianci. Wedle rozkładu normalnego, to jest terminologia z psychologii, żeby nie było dewianci, brzegi rozkładu. Ale ja sobie tak właśnie pomyślałem, że naprawdę że jak się to jest jedyny sposób na stworzenie czegoś przełomowego. No bo wszyscy ci tak nie do końca odważni, to mówią, że robią innowację, która polega na tym, że robią coś lepszego, co już było. A nawet czasami jestem proszony, czy mógłbyś wykonać taką pracę, tylko wiesz, no to musi wyjść, bo my widzieliśmy, ktoś już takie zrobił, czy mógłbyś zrobić kopię? To na pewno się uda. No ale ja tak nie działam, prawda? Więc każde działanie to jest doświadczenie. Zresztą tutaj pewnie Aleksandra potwierdzi, że to my doświadczamy w boju. Nie wiadomo, czy to wyjdzie do końca, bo i czasami wychodzi, a czasami nas zaskakuje, wychodzi coś zupełnie innego, co jest jeszcze lepsze. I w pewnym sensie to wyjście właśnie od tego, że no bo po co komu taki laser, który się do niczego nie nadaje, prawda? To jest zupełnie niepotrzebne. Znaczy, technicznie to jest laser nieprecyzyjny, który właściwie nic sensownego by nie wyciął. Ale jeśli tam włożymy kawałek drewna, który stanie się prowizoryczną macewą, to nabiera zupełnie innego sensu. Jeszcze wracając do tego przypadku, to jest jedna z takich prac, która przypadkiem zaistniała na świecie w pewnym sensie. Pokazaliśmy ją na największej konferencji poświęconej tworzeniu interakcji człowieka właśnie z maszynami, Human Computer Interaction w Kalifornii. I ta praca w zasadzie to studenci nie mogli sobie z nią poradzić, bo mieli zrobić coś właśnie niepotrzebnego, mieli poeksplorować zjawisko estetyki interakcji, czyli mieli zrobić obiekt, który jest estetyczny w interakcji, a nie w swojej formie, czyli to, co się wydarza między obiektem a człowiekiem, ma być estetyczne, a nie sam obiekt. I to strasznie trudno było zrozumieć właśnie. I ta fenomenologia i właśnie poznanie ucieleśnione, te wszystkie pojęcia dopiero przybliżyły ten rodzaj myślenia, studenci dopiero ruszyli z tą pracą. To chyba jest jedna z tych, które najfajniej wyszły. I to są takie magnetyczne kulki, one właściwie wyczuwają obecność człowieka i jak dotkniemy tej tafli, kulę każdy próbuje dotknąć, bo jakoś tak w nas jest, że chcemy te kulki pogłaskać, nikt nie przechodzi obojętnie obok tego obiektu, ale jak dotknie tych kulek, to jest nasz, bo one wtedy stają się takie sztywne, stawiają opór, zachęcają do lepienia, każdy zaczyna lepić, ale jak w pobliżu pojawia się inny człowiek, to ta siła lepienia staje się większa i czujemy, że razem możemy ulepić więcej, więc zachęcamy innych do tego, żebyśmy lepili razem. No i wtedy się wydarza, prawda? Bo te przypadkowe spotkanie, przypadkowe dotknięcia, wspólne tworzenie, ale potem się zadziało jeszcze więcej. Jak ludzie odchodzą od tego obiektu, to te kulki, to ulepione przez nich dzieło znowu staje się płaską taflą, rozpada się, burzy na ich oczach i to powoduje taki efekt wow, banan na twarzy, po prostu niektórzy nawet biją brawo. To zupełnie nie było zaprojektowane. To jest tak, że jakbym powiedział, zróbcie obiekt, który sprawia, że ludzie wokół niego się gromadzą, śmieją i biją brawo, to nikt by tego nie zaprojektował. A przez takie poszukiwanie, eksplorowanie estetyki interakcji, projektowanie ucieleśnionym, powstaje przez przypadek obiekt, który ludziom robi takie dobre rzeczy. Jak przypadkiem go wstawiliśmy na korytarzu, na jakichś konferencjach, to potem ludzie mówili, że ci, co weszli w interakcję z tym obiektem, zazwyczaj nie śmiali, dużo więcej nawiązali relacji i kontaktów podczas wydarzenia niż tak normalnie. Nawet panowie z IBM-a tam podchodzili i udawali, że to oni są za poważni na zabawę takimi kulkami, prawda, a je tam szturchali. Więc to naprawdę ludzi ruszało z jakiegoś powodu, ale właśnie to jest ten aktor, tak? To ci ludzie zaczynają zachowywać się zupełnie inaczej i naprawdę się spotykają i odkrywają nawzajem. I wreszcie wyobraźnia, no bo jeśli działamy w materii kodu,
no dochodzimy do takiego momentu, że właściwie wszystko jest możliwe. I to jest najgorszy moment, bo jak wszystko jest możliwe, to ja cholera nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Nie mam żadnych ograniczeń. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia, które współcześnie jest gigantycznym ograniczeniem, to jeszcze na koniec wspomnę, ale to Olga Tokarczuk też o tym dużo mówiła i nie tylko ona. No po prostu mamy problem z wyobraźnią, potężny. I to jest też taki sposób, żeby tą wyobraźnię rozruszać i wyobrazić sobie, co byłoby możliwe, prawda? Tylko wyobraźnia nas ogranicza, więc takie pytanie, co to może być, skoro tylko wyobraźnia nas ogranicza? Co tutaj widzimy? No i pewnie gdybyśmy byli nawet tak razem, to byście mogli coś powiedzieć, ja teraz podpowiem. Oczywiście to jest lustro. No nie dziwcie się, że lustro jest z futra. No, skoro jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia, to czemu nie zrobić lustra z futra, prawda? Skoro materia kodu ma takie możliwości. No i to jest akurat artysta, który całe życie poświęcił, żeby robić lustra z rzeczy, które nie odbijają świata. Ale tu dochodzimy chyba do najważniejszego momentu i powoli konkluduję. Tak bardzo powoli, że przede wszystkim to, że my możemy robić w materii kodu, pozwala nam hakować technologię, czyli właściwie w pewnym sensie zmieniać przeznaczenie tej technologii, którą zazwyczaj jakieś duże korporacje stworzyły w jakimś celu. My po prostu ją rozbieramy na części pierwsze i składamy w inny sposób i zmieniamy jej przeznaczenie. Ale zmieniając przeznaczenie technologii, w pewnym sensie zmieniamy myślenie o naszej przyszłości, czyli zmieniamy rzeczywistość i zmieniamy naszą przyszłość, pokazując alternatywy, pokazując inne możliwości niż te, w których jesteśmy zamknięci przez to, jak technologia i ta jedyna mainstreamowa narracja o postępie ogranicza nas sposób myślenia o technologii i jej roli w naszym życiu. I tutaj jedna z prac, która też bardzo mocno do tego się odwołuje, to praca Gośni Rodzińskiej, to jest spotkanie ogrzanie. To jest taki ceramiczny koksownik, piec, który ma taką, właśnie z takim dziwnym obiektem, ma taką ceramiczną powłokę z takimi wypustkami, taki trochę wygląda jak koksownik, coś takiego stoi sobie jak koksownik, ale na górze ma takie właśnie coś i co się świeci, ale jak tego dotykamy, to zaczyna się rozgrzewać pod warunkiem, że dotykamy tego nie samodzielnie, ale przynajmniej z jedną jakąś osobą, która stoi naprzeciwko. I nagle stajemy twarzą w twarz, dzieci uwielbiały tego dotykać, z nieznajomym i musimy wytrzymać twarzą w twarz minutę, dwie, trzy, żeby to ciepło się pojawiło. I pojawia się nie tylko takie przenośne ciepło tworzone przez ten piec, bo on się tylko wtedy nagrzewa, jak wspólnie przy nim postoimy i go razem dotykamy, ale też jakiś taki rodzaj więzi i ciepło wytwarza się między tymi ludźmi, którzy pierwszy raz być może się zobaczyli na oczy stojąc przy tym piecu. I to było na tyle mocne doświadczenie, że ten piec w teatrze zagrał właśnie taką rolę, takiego rodzaju obiektu, który sprawia, że ludzie się siebie zbliżają i opowiadają bardzo intymne i trudne historie. Zresztą Gosia Nierodzińska też, jak robiła takie wydarzenia z tym piecem, na przykład w domach kultury, to po takim akcie bycia wspólnie przy piecu, no to się zamieniało w jakiś akt autoterapii czy wspólnej grupowej terapii. Ludzie po prostu zaczynali opowiadać niezwykłe historie i bardzo się otwierali na siebie. I chyba to jest najbardziej znamienite, że technologia może taką właśnie pełnić rolę, że nie staje się barierą, nie oddala nas od siebie, nie zapośrednicza kontaktu, nie separuje, nie napuszcza jednych na drugich, nie wywołuje agresji, ale zbliża i otwiera ludzi na siebie. Może być takim rodzajem aktora, jeżeli tylko odważymy się inaczej pomyśleć o technologii, przywrócimy ją światu fizycznemu, przełamiemy tę barierę ekranu. Kolejna praca Gosi Nierodzińskiej, która też świetnie to pokazuje, to jest taki rodzaj kostiumu, ona nazywa to strojem niewolnicy przytuleń. To jest taki strój, który ona wyposażyła w sensory, które wykrywają, w jaki sposób Gosia jest przytulana. I pod pretekstem tej technologii, z tego stroju, ludzie ustawiają się w kolejce, żeby przytulić Gosię, bo w zamian dostają plakat. Tam w tle widać takie plakaty. Każde przytulenie jest inne. Każdy inaczej przytula. Nie ma dwóch identycznych przytuleń. To jest unikalny moment. I ten unikalny moment zamienia się w unikalny zapis tego momentu, plakat. Każdy plakat jest inny, bo każde przytulenie jest inne. Trochę ta sama narracja, no może nie ta sama jak World Trade Center, bo tam też plakat jest inny ze względu na głos, a tu ze względu na to przytulenie. Ale chyba najważniejsze w tym projekcie jest to,
że nagle technologia jest zhakowana w ten sposób, staje się pretekstem do tego, żeby ludzie się zbliżyli do siebie. Już bardziej chyba zbliżyć się nie można. To kolejki osób, które po raz pierwszy się tutaj, to nie są znajomi gości, to są osoby, które ona wcześniej zazwyczaj nie znała. Czyli znajomi też się ustawiali w kolejce, jak dowiadywali się o wydarzeniu. No a potem to się skończyło źle, bo jak Gosia skończyła nasze studia, to między innymi dzięki tym projektom dostała pracę w Facebooku. I teraz odpowiada za odpowiada za strategię kreatywną Facebooka na Europę Środkową i Wschodnią i na Afrykę. I naprawdę to był ból dla mnie wielki, że ona idzie do Facebooka, ale długo mieliśmy rozmowę, doszliśmy do wniosku, że może ona zmieni tą organizację od środka i nawet już robiła takie sesje przytulania w stroju robotnicy przytuleń dla pracowników Facebooka w Kalifornii. Szło ciężko, ale jak już przełamali lody, to tam ponad setka się przytuliła. Więc może to jakiś taki zalążek zmiany nawet w takiej organizacji, która ma wiele za uszami, jeśli chodzi o degradowanie przestrzeni społecznej. No i teraz dochodzimy do tego, jakie jest miejsce właściwie tego projektu z protomacewami tutaj. Bo dokładnie to wszystko, co mówię, może się właśnie tutaj spotkać, ale w innym celu, w takim celu, żeby w zupełnie inny sposób zbliżyć się do tego upamiętnienia, żeby to nie był taki, jak to ładnie Alex opowiadał, taki moment, że jakoś ląduje takie UFO, prawda? Gdzieś tam w lesie ląduje macewa w nocy i rano mieszkańcy się budzą i prawda, taki obiekt wylądował. Tutaj dzięki, tak jak ten piec spotyka ludzi, to mi się tak zamarzyło, że można by stworzyć takie urządzenie, które by sprawiło, że ludzie się spotkają, nieznajomi, być może nawet w wcześniejszych pokoleniach osoby, które stały po przeciwnych stronach barykady. Tak historia je ustawiła, że nawzajem się to mordowali, albo jedni mordowali drugich. Tutaj stają przy tej maszynie i wspólnie właściwie przy okazji jakby nie do końca na początku być może rozumiejąc, co robią, nagle okazuje się, że tworzą upamiętnienie, że tworzy się jakaś taka sytuacja dzięki temu aktorowi, który moderuje tą sytuację, dzięki temu aktorowi, którym w tym wypadku jest laser, tworzy się taka sytuacja, że powstaje to upamiętnienie, ale powstaje właśnie w takiej, no to pewnie lepiej opowie Aleksandra, bo już niejedno widziała, jak to wygląda na żywo. I wydaje mi się, że tutaj jeszcze jest sporo do zrobienia, ale powoli zaczyna to działać. Tak jak patrzymy na reakcję, jeszcze jest sporo do zrobienia, więc na przykład pojawił się taki pomysł, żeby jakoś bardziej zaangażować się w to, jak będzie na końcu to upamiętnienie wyglądało, żeby to nie było tylko tak, że my wspólnie będziemy w tym procesie wypalania inskrypcji na tym kawałku drewna, ale że zostanie tam jakiś nasz ślad, tak jak tutaj dotykamy tych kulek, czy dotykamy tego pieca wspólnie, to żeby żeby tutaj też ta wspólnotowość zaistniała. No i teraz jest taki pomysł, żeby dorobić do tego jeszcze taki prosty interfejs. To jest jakby kolejny, prawda, przypadkowy pomysł, który się pojawia i będzie do tego lasera dodawany. Tu jest jakaś wizualizacja tego interfejsu, który tutaj z Aleksandrą się zastanowiliśmy i całą grupą, co można wziąć pod uwagę. I na początek próbujemy trzy rzeczy. Ile osób w tym miejscu upamiętnienia, ile jest tam ofiar, czy uczestniczący w tym procesie upamiętnienia w ogóle wcześniej wiedział o całej tej sytuacji, wiedział o tym miejscu i w ogóle jaki ma stosunek emocjonalny do całej tej sytuacji, jak blisko czuje się, jaką relację w ogóle czuje do tej sytuacji. I te trzy elementy w tym interfejsie drewnianym to odzwierciedlają. Ten słupek po lewej stronie jest wsuwany i wysuwany. Czym bardziej go wysuniemy, to oznacza, że więcej osób w tym miejscu spoczywa. I mamy taki klot,
taką pałeczkę, którą możemy włożyć z jeden z tych dwóch otworów wolnych, górny, jeśli wiedzieliśmy o tym miejscu, w dolny, jeśli nie wiedzieliśmy. Jest takie wybrzuszenie, na którym kładziemy dłoń i w zależności od tego, jak blisko, jak silną więź czujemy z tym aktem upamiętnienia, tak długo trzymamy dłoń na tym wybrzuszeniu. No i te trzy działania powodują, że powstaje na końcu generatywna struktura, czyli jest algorytm, który odczytuje te interakcje grupy oddziałującej na to urządzenie w ten sposób poprzez przekładanie, wysuwanie i dotykanie i tworzy unikalny rodzaj inskrypcji, który jest wynikiem tej interakcji. To jest taki kolejny pomysł, który mamy. No już kończąc, jeszcze będziemy go oczywiście testować, bo na razie nie wiem, jak to zadziała. Kończąc tak, podsumowując, chyba jedna mi się ciśnie na usta, to jest taka wypowiedź Josepha Weizenbauma, to jest taki naukowiec, informatyk, on swoją karierę rozpoczyna na MIT, po prostu, potem dalej kontynuował w Niemczech, ale on stworzył taki program ELIZA, nie wiem, czy o tym słyszeliście, to został uznany, no, w latach 60. ten program powstał, został uznany za pierwszego komputerowego, algorytmicznego terapeutę, tak? Bo on właściwie on robił coś takiego, że można było napisać coś do tego programu na tych prymitywnych komputerach, które wtedy wyglądały jak maszyny do pisania. I on nam odpowiadał, parafrazując to, co my powiedzieliśmy. Czyli w pewnym sensie podtrzymywał konwersację. Na przykład jak się dzisiaj czujesz, prawda? No to czuję się tak, a powiedz coś więcej. I tak dalej. Więc takie jakby typowe zabiegi, które służą podtrzymywaniu dyskusji. I Weizenbaum się trochę przeraził, bo w którymś momencie wchodzi do swojego gabinetu, a tam siedzi jego sekretarka i prosi go, żeby wyszedł później, za chwilkę, żeby teraz jej nie przeszkadzał, bo ona jest od 40 minut z tym programem rozmawia i jeszcze nigdy w życiu nie miała takiego doświadczenia, żeby ktoś tak jej słuchał. Nikt nigdy w życiu jej tak nie wysłuchał, jak ten komputer to robi. I w tym momencie Weizenbaum się przeraził, w ogóle wyłączył ten program i w ogóle jakby zmienił swoją karierę, przestał się zajmować sztuczną inteligencją, zaczął nawoływać do tego, żebyśmy bardzo byli uważni, no bo to, co jest najbardziej ludzkie, to jest jednocześnie to, co najtrudniej zdigitalizować. I żebyśmy bardzo uważali na to, żeby nie poddać digitalizacji temu, co właśnie jest naszą ludzką domeną. Czyli żeby wręcz stawiać taki aktywny opór i nie pozwolić zdigitalizować tych rzeczy, które są najbardziej ludzkie, które odwołują się do ludzkiej mądrości w szczególności, więc dla mnie to jest takie znamienne, że to nie jest tak, że możemy sobie coś, prawda, zrobić jakąś aplikację i ona może nas czegoś nauczyć. No nie, to tak się nie odbywa. Tak, my możemy stworzyć pewną sytuację, możemy spotkać ludzi i oni w swojej mądrości dopiero mogą zrozumieć tą sytuację i podjąć jakieś sensowne decyzje. Żadna aplikacja za nas tego nie zrobi, żaden algorytm, żadna sztuczna inteligencja nas w tym nie wyręczy. To jest rola ludzkiej. No właśnie, tu już się pojawia. A tak jeszcze mam ładne podsumowanie na koniec, ostatnie. Chyba za wolno dzisiaj mówiłem o tej antydyscyplinarności. I że każdy może się w to zaangażować, czyli power to the people, podsumowując, nie dajmy się, bo tak jak napisał Douglas Rushkoff, programujmy albo zostaniemy zaprogramowani, ale nie w tym sensie, że każdy ma być programistą, tylko to, że każdy może się odważyć, i tutaj Aleksandra i cały zespół się odważył zanurzyć w tą technologię razem ze mną i dzięki temu z takich pasywnych odbiorców świata technologii staliśmy się ich aktywnymi twórcami, i możemy zabrać głos w dyskusji na temat naszej przyszłości, która jest teraz mocno przez tą technologię determinowana. Możemy zmienić jej przeznaczenie. I tu mógłbym długo mówić jeszcze o takich projektach różnych, które to przeznaczenie zmieniają, ale to chyba tego już dzisiaj nie powiem. To jest taki grzyb stworzony przez aktywistów, który paraliżuje głośniczki Alexa i Google, żeby nas nie podsłuchiwały, i znowu power to the people. I podsumowując, chyba już tak ostatecznie, pamiętajmy o tym, że
ten świat technologii jest bardzo uwodzący i technologia zazwyczaj nam coś daje, ale zapominamy o tym, co zabiera nam w zamian. To jest znowu Neil Postman i Zabawić się na śmierć, bardzo dobra książka. I to już zupełnie ostatnia rzecz. Nie wierzmy, że ta technologia może nas wyręczyć w takich najważniejszych sprawach, na przykład jak opieka nad ludźmi starszymi. No ta pani nie dlatego się cieszy, że dostała interaktywną foczkę, która jest sprzedawana pod takim hasłem, że spadnie zezwolenia na leki antydepresyjne i foczka w 3 miesiące się zwróci, ale dlatego, że w końcu jakiś człowiek ją odwiedził. I to nie jest prawda, że technologia zapewni nam dobre, spełnione i takie pełne życie. Technologia może nam dać tylko komfort i nic więcej. Natomiast możemy tą technologię, jeżeli właściwie ją ulokujemy w naszym życiu, tak zmienić, żeby ona faktycznie robiła coś dobrego. Więc jeszcze jest sytuacja do uratowania. Tak, taka moja wizja, taki sposób działania. Więc podsumowując, życzę wam, bądźcie pokręceni, nieprzewidywalni, nie podążajcie za algorytmami, podążajcie za ludźmi, znajdźcie innych, bo w innych właśnie jest siła, nie w algorytmach. Dzięki wielkie. Przedłużyłem. Ja się tutaj pojawiłam, ponieważ już czas, żebym się pojawiła. Widzę, że w komentarzach pojawiły się dwa komentarze. Nie ma żadnych pytań na razie, ale są tylko zachwyty. Jest tylko niezwykła i fascynująca prezentacja. Dzięki. Myślę, że to nie tylko dlatego, że jest już późny wieczór, ale dlatego, że wszyscy słuchali jak zaczarowani. Dam jeszcze osobom, które są tutaj z nami, dosłownie chwilę, żeby jeżeli ktoś chciałby zadać jakieś pytanie, to żeby mógł lub mogła to zrobić. Ponieważ był to ostatni element naszego programu, który, jak zapowiadałam, bardzo dobrze podsumowywał różne wątki, o których rozmawialiśmy od wczoraj i też jakby cały pretekst dla naszego spotkania, czyli projekt, który realizowaliśmy wspólnie i który dalej będziemy realizować, który rozwija niektóre myśli, o których powiedziałeś tutaj i różne wątki, nad którymi pracowała fundacja. Więc jeszcze zrobię chwilę pauzy, żeby sprawdzić, czy ktoś coś oprócz zachwytów ma do powiedzenia, czy są jakieś pytania. A jeżeli ich nie ma, no to przede wszystkim chciałam bardzo podziękować Tobie za wspaniały wykład i za świetne domknięcie tych rozmów, które prowadziliśmy tutaj i wczoraj, i dziś. I wszystkim, którzy nas słuchali tu i w streamingu i byli z nami od wczoraj, za to, że mogliśmy się tutaj spotkać i rozmawiać, dyskutować, słuchać siebie nawzajem. Bardzo dziękujemy. Dzięki Wiesław, dziękuję wszystkim Państwu. Dziękuję za zaproszenie. I życzę wszystkim dobrego. Jeszcze chętnie odpowiem na każde pytanie. Jeszcze mogę tutaj zostać, jak ktoś tak się ośmieli. Bo niektórzy sygnalizują, że część z tych rzeczy, które powiedziałem, była kontrowersyjna niewątpliwie. I czasami jak to takie rzeczy mówię, to niektórzy mówią, że jestem jaskiniowcem i chciałbym to wszystko wyłączyć, no ale jak widać robię w materii kodu, więc chyba tego nie wyłączam, wręcz przeciwnie, włączam. Ale właśnie, jestem ciekaw, to może jakaś opinia, bo ja nie wiem, czy to jest niezwykłe, opinie dostałeś fascynujące i niezwykłe i brawa. Jakie to budzi emocje i skojarzenia. Będzie można jeszcze tę prezentację i to nagranie odtworzyć i można do nas pisać ze swoimi wrażeniami. Ja bardzo chętnie. Więc zachęcamy do tego, żeby ewentualnie, jak nie teraz, to później. Mamy opinię, że bardzo ciekawe, pojawiła się na czacie. Dziękujemy, wiemy, że jest późno, więc być może już nie powinniśmy ciągnąć Państwa za język. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i za te całe 2 dni
I dziękujemy wszystkim, Tobie Wiesław i wszystkim innym naszym panelistom i prezentującym oraz wszystkim, którzy nas słuchali, uczestniczyli w rozmowach. Dziękujemy naszemu zespołowi wsparcia technicznego, który nas tutaj dzielnie od wczoraj wspierał. I mamy nadzieję, że to nie ostatnie takie wydarzenie w naszym wykonaniu i w tym gronie. Dziękujemy bardzo i życzymy wszystkim dobrego wieczoru. Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy już właściwie. Już teraz dobrej nocy. Dziękujemy. Dobrej nocy. Dobrej i do nocy. Zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.